już w tym momencie w naszym programie, jak zawsze w poniedziałek po godzinie pierwszej, mamy spotkanie z panem Romanem Sołtysem, pracownikiem Departamentu Pracy. Dzień dobry, panie Romanie, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. Panie Romanie, na sam początek mam pytanie, dlatego że dzisiaj poruszamy temat śledztwa i procedury śledztwa, ale od jakiej strony? Co musimy na pewno powiedzieć na wstępie naszym słuchaczom? Kogo to może interesować? No, może interesować przede wszystkim i pracodawców, i pracowników. Jeśli chodzi o pracowników, no to tak się określa, że około nasze prawo federalne dotyczy około 140-150 milionów ludzi pracujących w Stanach. Także jest ta grupa, no i oczywiście miliony też przedsiębiorstw. Na początku chciałbym powiedzieć w ogóle, kim jesteśmy. To rozróżnienie, które ciągle przypominamy, ale zawsze trzeba przypominać, że no nie jesteśmy centrum wszechświata i oczywiście... Chociaż niektórzy mogliby pomyśleć, Departament Pracy. Tak, tak. Po pierwsze trzeba pamiętać, że każda firma, która robi biznes, podlega wielu prawom na różnych poziomach, a to stanowym, a to federalnym, ale są też przepisy, jak wszyscy wiemy, tak zwane miastowe, prawda, municypalne i te wszystkie i poszczególnych zupełnie innych departamentów, czy żywności, czy transportu, czy trudno mi sobie nawet to wyobrazić i ten przedsiębiorca musi i podlega tym wszystkim prawom. A my no, stanowimy taką cząstkę tego prawa, która do pewnych firm na pewnym poziomie dotyczy, bo nie dotyczy to wszystkich. W tej chwili mówimy o prywatnych firmach, ale już firmy, które mają przynajmniej 2 pracowników i $500 000 dochodu, znaczy nie dochodu, tylko, przepraszam, sprzedaży, to jest ogólna, już podlegają temu prawu FLSA, prawu federalnemu. Oprócz tego, to prawo było ustalone w 1938 roku, uchwalone, także było sporo czasu, żeby je modyfikować i dokładać i oprócz tych dwóch pracowników, ten wymóg dwóch pracowników lub 500 000 dotyczy całości przedsiębiorstwa, ale oczywiście poszczególni oprócz tego, i to się nazywa Enterprise Coverage, także z mocy prawa wszyscy pracownicy takiej firmy podlegają temu prawu i firma podlega temu prawu, ale oprócz tego nawet malutkie firmy, gdzie jest pojęcie indywidualnego coverage, czyli że indywidualny pracownik podlega temu prawu federalnemu, ale te wszystkie, jeszcze raz, te wszystkie, na przykład tak, z takim pytaniem, to oczywiście należy się do nas zgłosić, bo my bardzo chętnie to wyjaśnimy. Panie Romanie, w takim razie takie podstawowe pytanie, kogo reprezentuje Departament Pracy, jeżeli chodzi na przykład o taki temat pracownik versus pracodawca? Czy to są dwie strony? Tak, zazwyczaj jest taka dychotomia i to ktoś sobie wszyscy wyobrażają. Czy pracownicy, czy pracodawcy. Pracodawcy myślą, że występujemy w imieniu pracownika. Pracownicy czasami niezadowoleni lub mający swoje pojęcie o prawie mogą nam zarzucić, że to w takim razie nic nie możecie zrobić i to jesteście po stronie pracodawcy. Odpowiedź jest prosta. My reprezentujemy prawo federalne i bez względu na to, kogo dotyczy, nie jesteśmy, może od tej strony lepiej to wyjaśnić, kogo nie reprezentujemy w całym procesie na przykład śledztwa albo w całym procesie właśnie tych naszych działań. Na pewno nie reprezentujemy pracowników. Reprezentujemy ich w pewnym zakresie. To znaczy, że w zakresie takim, jeśli ich prawa są pogwałcone i ktoś na przykład nie otrzymał ostatniego czeka, to ktoś by sobie mógł pomyśleć, że rzeczywiście w tym wypadku występujemy do pracodawcy, aby uzupełnił niezapłacone płace, prawda? I ktoś mógłby powiedzieć, że występujemy w imieniu pracownika, ale tak naprawdę nie jesteśmy ani związkiem zawodowym, nie jesteśmy labor union, ale też nie reprezentujemy pracodawcy. Prawda? Reprezentujemy prawo, które aplikujemy w miarę, mam nadzieję, i takie jest powszechne odczucie, że aplikujemy neutralnie, bez przyjmowania jakiejkolwiek strony
No bo rzeczywiście, panie Romanie, niektórzy mogą pomyśleć o tym, że jak reprezentujecie i pomagacie na przykład pracownikowi, który jest poszkodowany, tak jak pan przed chwilą powiedział, bo nie dostał na przykład czeka, to ktoś może pomyśleć, że to jest takie właśnie bardzo indywidualne. Ale, tak jak pan powiedział, to jest Departament Pracy i on zajmuje się wszelkim pogwałceniem jakiegoś prawa i pracownika, i pracodawcy. Konkretnie nasz Departament wymusza, można powiedzieć, bo jesteśmy strażnikami prawa w tym sensie, że wymuszamy to prawo. Nie na bardzo grzecznie oczywiście wyjaśniamy, ale rzeczywiście mamy narzędzia do tego, żeby w ostateczności wymusić to prawo. Do tego często, w większości wypadków oczywiście nie ma takiej sytuacji, gdzie musimy brać, zaskarżamy pracodawcę do sądu i nie musimy szukać pomocy sędziego, żeby wyegzekwować to prawo. Dlaczego? Ponieważ większość firm, po pierwsze dlatego, że większość firm wykonuje prawo. To są firmy uczciwe, które dają pracę wielu, wielu tysiącom, można powiedzieć, rodzin, pracownikom i ich rodzinom i wykonują to prawo. Także to, że ktoś zapomniał lub nastąpi jakaś sytuacja, którą niekoniecznie pracodawca ani pracownik dobrze rozumie, no my pomagamy. Jeśli się okaże rzeczywiście, że uzasadnione było roszczenie na temat ostatniego czeka, czy niezapłacony overtime dla osób, które nie są wyłączone spod tej ustawy, to rzeczywiście pomagamy i to jest wielka satysfakcja dla nas. Ale chcę powiedzieć, że to jest też satysfakcja dla pracodawców, ponieważ aplikowanie tych samych reguł wspomaga też pracodawców przed na przykład nieuczciwą konkurencją przeciwko osobom, tym niewielu, jeszcze raz podkreślam, niewielu firmom, które być może nie stosują tego prawa, nie stosują tych wymogów. Czyli pracodawca może być pewny, że prawo działa dla każdego tak samo i wszyscy są równi, dlatego że wy stoicie na straży tego prawa. Absolutnie, absolutnie tak. I też tak jak pan powiedział, panie Romanie, jesteście też, wydaje mi się, takim mediatorem pomiędzy dwoma stronami i staracie się pomóc. To znaczy, przynajmniej tak się prezentujemy, prawda? Mediacja jest do pewnego punktu i zazwyczaj naszym zadaniem jest przekonanie pracodawcy, aby wykonywał pracę, wykonywał prawo. Naszym zadaniem też jest przekonanie pracownika i informacja o, powiedzmy, o ograniczeniach prawa, które mamy do dyspozycji. Najprostszym przykładem jest stawka minimalna. Jest dalej 7,25, federalna stawka minimalna do godzin do 40 godzin w tygodniu, jeśli nie mamy overtime'u, to ta stawka dalej jest 7,25. To nie jest $15 jak w Chicago, to nie jest więcej niż 7,25, tylko to. I często, i tu wychodzi właśnie sytuacja, kiedy pracownik niekoniecznie szukając pomocy, niekoniecznie zgłasza, musi to zrobić z nami, ponieważ stanowy Departament Pracy, a taki istnieje, bo jest stanowy, wymaga większych standardów, większe płace. O ile się, też nie mogę się wypowiadać, na pamięć nie znam stawek na przykład w mieście Chicago, ale zdaje się, że jest 15 na godzinę. Bez względu, czy to jest 5 godzin w tygodniu, czy 50 godzin w tygodniu, prawda? Więc to są te szczegóły, które warto pamiętać, ale żeby się zbyt nad nimi nie dumać, nad nimi nie rozpatrywać, bo najprostszym przykładem jest, najprostszą metodą jest zadzwonić, skontaktować się z nami po polsku.